rzeczywiście ten temat kobieta w teatrze wywołał pewne takie różne komentarze związane z tym, że to zawsze się kobietę traktuje jako coś, co jest konstruktem, coś, co jest dziwnego. Mężczyznę się uważa za oczywistość, a kobieta to jest takie właśnie społecznie wykonstruowana tożsamość. I przyszło mi do głowy, że jednak warto spojrzeć troszeczkę też na mężczyznę, na tą oczywistość, bo to wcale nie jest takie oczywiste, kim jest mężczyzna. I mężczyzna w teatrze to będzie dzisiaj troszeczkę co innego niż proponowałem Państwu tydzień czy miesiąc temu. Nie będzie to taka tylko historyczna relacja z różnych sposobów funkcjonowania mężczyzny, tylko chciałem Państwu opowiedzieć o tym i pokazać, jakby udowodnić, że mężczyzna to jest taki sam konstrukt i to jest tak samo sztuczny konstrukt, jak to, co opowiadałem wcześniej, kobieta. W różnych kulturach, w różny sposób ten mężczyzna jest pokazywany samemu sobie i innym i służy bardzo różnym funkcjom. To zdjęcie, które tak sobie wybrałem na początek, zapowiadające właśnie całą tą późniejszą opowieść. I zresztą proszę traktować to dzisiaj, to już nie jest takie historyczne opowiadanie takiego wykładu naukowego, to bardziej będzie troszeczkę jak esej, ponieważ okazało się, że ten temat jest tak strasznie szeroki, że w zasadzie można by go z bardzo wielu perspektyw potraktować, ale przede wszystkim każda z tych rzeczy, o których będę mówił, to właściwie mogłaby być tematem osobnego zupełnie wykładu, a półtorej godziny jest bardzo mało. Tutaj na tym obrazku to ja jestem, który próbuje zrobić zdjęcie skaczącym Masajem. Pomyślałem, że jest to bardzo takie w zasadzie symboliczne w odniesieniu do tego tematu mężczyzna w teatrze. Otóż mężczyzna w teatrze kładzie się, próbuje zobaczyć coś z dobrej perspektywy, a Masaje w Kenii wykonują skoki do góry. Nie, to są Tanzanii, sorry, to są Masaje w Tanzanii, bo Masajowie to mieszkają na pograniczu Kenii, Tanzanii. No i teraz, żeby uzyskać ten jakby efekt skoku, no to ja tam się kładę i proszę zwrócić uwagę na faliczność tej sytuacji. I ci Masaje skaczą i to jest takie, że tak powiem, przypominające penisy we wzwodzie. Te ich skoki to oczywiście jest bardzo erotyczna gra. Tutaj są oprócz mnie i tam jakiś ludzi, którzy to oglądali jako turyści, są też kobiety z tego plemienia, które traktują te skoki jako element gry erotycznej i jakby wartość seksualna takiego wojownika zależy od tego, jak on wysoko skoczy. I to jest to takie bardzo charakterystyczne, że my mężczyźni potrzebujemy się w jakiś sposób opisywać i różne kultury Masaje w ten sposób to rozwiązują, dają nam różne strategie, czy my jako mężczyźni w różnych kulturach rozwijamy sobie różne strategie, żeby coś sobie demonstrować. No i teraz właśnie co my sobie demonstrujemy? To jest obrazek dwóch postaci z Republiki Vanuatu. Jest taka wyspa Tanna, na której mężczyźni w ten sposób się prezentują. Tam jest bardzo ciepło, więc to jest zresztą bardzo prosta kultura. Nie mają tam zbyt wiele przedmiotów. I to jest taki kostium świąteczny tego pana. On na co dzień nie obowiązuje sobie penisa niczym. Ma tam jakieś różne przykrywki, albo też nic nie ma. Natomiast świąteczny jego kostium to jest taki, że wkłada sobie roślinę, jest taki rodzaj pustego w środku bambusa, czy czegoś, tak już nie będę się nazywał lokalnie, troszkę inaczej. I to się obowiązuje słomą, albo też w każdym razie penis w erekcji. Jest to element ewidentnie władzy panowania czegoś, co może spenetrować tą drugą osobę. Kobieta, jako ktoś, kto ma dzieci i tak jak jemu ten penis jest jakby najważniejszym jego elementem, jego definiuje ten penis, bo on tym penisem rządzi, może wskazywać drogę do ataku i może też zniewolić i też po prostu zgwałcić kobietę. Tak, kobieta ma przede wszystkim duże piersi, które mają wykarmić te dzieci. Kobieta to jest ktoś, kto daje życie, mężczyzna to jest ktoś, kto to życie może odebrać. I proszę zwrócić uwagę, gdybyście Państwo zobaczyli tylko twarze tych ludzi, nie bylibyście w stanie powiedzieć, kto tu jest mężczyzną, kto tu jest kobietą. To wynika prawdopodobnie z jakichś lokalnych uwarunkowań, ale taka jest uroda tych ludzi tam. No i to chcę jakby na początek zaznaczyć, że te elementy bycia mężczyzną, bycia kobietą są totalnie sztuczne, zależne zupełnie od sytuacji. Mężczyzna wybiera sobie taką strategię prezentacji siebie, która jest zadana z przemocą, z siłą i kobieta dla niego jest wyzwaniem. Kobieta nie ma tego penisa, nie ma tego, co jest naturalną bronią. Bronią, którą można wsadzić i spenetrować tą kobietę. Kobieta ma tam tylko sam otwór. Więc jakby z samej tej definicji tutaj tych nagich ciał
widać. To jest przemoc, to jest oprawca, a to jest życie. To jest ktoś, kto oferuje drugiemu człowiekowi mleko i też go wychowuje, i też go rodzi. Więc tak jakby takim tytułem wstępu, że to, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, jest niezwykle intrygujące. Jest to rodzajem jakiegoś teatru. I ponieważ ja zajmuję się w dużym stopniu szukaniem źródeł pewnych praktyk, które dzisiaj są, nam się wydają oczywiste, to zanim po prostu teatru przejdziemy, teatr będzie bardzo krótko dzisiaj, bo chcę Państwu powiedzieć o pewnych źródłach zachowań. Afryka jest tą kolebką tego, co jest Homo sapiens, czyli naszego gatunku, który wyewoluował milionami lat i stał się tym, kim nie jesteśmy dzisiaj. I z Afryki oczywiście kilka razy te migracje się dokonywały. Wcześniej Homo erectus się pojawił około 2 miliony lat temu, ale ten główny Homo sapiens to gdzieś tak pomiędzy 100 a 150 tysięcy lat temu wyemigrował z Afryki. I to, tak się dzisiaj sądzi, jesteśmy my konsekwencją tego. Więc jakby na chwileczkę zapraszam Państwa do Afryki, żeby pokazać Państwu parę niezwykle intrygujących i bardzo różnorodnych sposobów konstruowania męskiej tożsamości. Otóż tak jak to powiedziałem, na wyspie Tanna, mężczyzna z penisem we wzwodzie takim wyeksponowanym, jest to jakby demonstracja siły i przemocy. Tak na przykład lud nazywa się Chua, to jest gdzieś tam w środku, w zachodniej Afryce, w państwie, które się nazywa Malawi, obchodzi dziady w ten sposób, że te maski służą przywoływaniu duchów i to, co mówiłem o funkcjonowaniu przemocy w tym afrykańskim ludzie, u tego afrykańskiego ludu, służy do kontaktu z duchami zmarłych albo też bóstw, które są bardzo groźne. Te maski są niezwykle postrzegane jako niezwykle groźne i wychodzący z buszu człowiek w takiej masce budzi trwogę i ludzie, którzy to widzą, uciekają, bo nie widzą tam mężczyzny, widzą tam Boga. Czyli ci mężczyźni transmitują przez siebie siły, które są wyższe niż oni i siły przodków, czyli ta moc człowieka w tym penisie gdzieś tam demonstrowana na Vanuatu, tutaj staje się siłą do transmitowania energii, która jest boska, przerażająca i która jest też częścią rytuałów pogrzebowych. No to uczty, których też elementem znowu fundamentalnym jest homoerotyzm. Te uczty, na których kobiety grały, bardzo często były obnażane jak tutaj, to obnażenie w tym przypadku służyło odebraniu mocy. Bo kobieta rozebrana, zwróćcie Państwo uwagę, nie ma żadnych windiach mistyczek, które byłyby nagie, tak jak ci faceci. Kobieta jest traktowana jako naga, jako źródło pożądania, element seksualny i stąd rozebranie jej ma tutaj sygnalizować, że nic tych mężczyzn nie pożąda, bo oni pożądają sami siebie. Czyli to jest też taka manifestacja męskości, która, zresztą seksizm grecki jest niezwykle silny, oni uważali, że kobieta to jest nieudany mężczyzna, więc ta prawdziwa ludzkość to są tylko samce, które w obliczu nagiej kobiety nie pożądają jej, tylko ładują sobie członki w swoje własne odbyty. To się wszystko oczywiście zmienia. To jest Grecja klasyczna, V wiek. Tak wyglądał Grek na co dzień. I znowu, proszę Państwa, przecież to taka osoba, to już nawet nie jest jak nasz dzisiejszy ksiądz, to jest ktoś, to do mnie tak się kobiety się ubierają. Więc znowu, konstrukcja męskości na co dzień jest czymś zupełnie innym. To taki już współczesny bardziej rysunek Państwu pokazuje, jak to wyglądało na co dzień. Chodzili chłopaki w tych sukienkach, sukienki były bardzo kolorowe, to nam by się bardziej kojarzyło z jakimś targiem arabskim gdzieś wśród kobiet, czy nawet w Polsce, ale to nie mężczyźni tak się ubierają, bo to dla nas na przykład taki rodzaj ubioru byłby świadectwem jakiegoś kobiecego elementu, czegoś, co by osłabiało tą męskość, dla nich wręcz odwrotnie, ta męskość była w ten sposób wzmacniana. Z kolei już w samym teatrze mamy znowu aktorów, którzy używają kostiumu, to są oczywiście wszystko ze skóry, zrobione imitacje zbroi. No i to jest bardzo taki wczesny, być może jakieś źródło początków też greckiego teatru, już tej tragedii właściwej,
gdzie to samce odgrywają faliczny kult po to, żeby się znowu jak falus erekcji wyjawił duch jakiegoś przodka. To może być duch króla Dariusza, tak jak to będzie w Persach Aeschylosa. W każdym razie znowu faliczny rytuał, rytuał mocy, którego efektem jest pojawienie się przodka i znowu jak falusa, który wstaje. Czyli znowu inną tu Państwu pokazuję strategię demonstracji mocy. Podobnie dzieje się w komedii. Mężczyźni demonstrują siebie, przebierając się za konie jedna grupa i za rycerzy druga grupa. Ci rycerze na tych koniach demonstrują znowu jakąś faliczną moc, jakąś faliczną władzę nad rzeczywistością. I co się dzieje w komedii? Tam to było tragedią. Co się dzieje w komedii? No w komedii się dzieje coś takiego, że ten falus nie znika. Nie wiem, czy tutaj jasno widać, każdy z tych panów, który tutaj na scence występuje, my nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, co to mogła być za komedia. Mamy tylko napis, że to mogą być choregowie, czyli jakaś komedia o tych twórcach chórów, czy to teatralnych, czy jakichś innych. Tu może będzie widać to lepiej. To Jowisz wybiera się na randkę z jakąś kobietą, która jest specyficznie ładna i on ma tego tutaj penisa wiszącego, tego falusa. I ten tutaj też, to jest scyta, taki jakby żołnierz, milicjant. Oni wszyscy, którzy są aktorami w komedii, mają ewidentne falusy, które nie tylko, że są częścią ich kostiumu, ale też są eksponowane. I też jakby tutaj się przyjrzeć tej postaci żeńskiej, wszystkie oczywiście te role grają mężczyźni i te postacie żeńskie też mają falusy, to jest częścią kostiumu aktora komediowego w Grecji. Czyli znowu to, co jest tym falicznym elementem, jest podstawą teatru i być może w tym przypadku jest też jakimś sygnałem mocy transformacyjnej teatru. Że ta męskość ma tutaj umożliwić przemianę i uwierzenie, stworzenie takiego wiarygodnego obrazu, że ludzie uwierzą, że nie widzą fikcji ani iluzji, tylko widzą prawdziwą sytuację, w której ktoś naprawdę, jakiś Zeus, zjawia się na ziemi, żeby pofiglować z piękną damą. To się zmienia oczywiście, kostium w dalszym ciągu, w IV wieku jest taki, jaki jest. Ten kostium pokazuję Państwu tutaj tylko po to, żeby go skonfrontować z czymś, co się wykształci jako kostium aktora. Otóż aktor ewidentnie chce się odróżniać od ludzi na widowni. Te rękawy to jest nasz jedyny właściwie taki wizerunek aktora. No to się widzi późny, bo to jest połowy IV wieku przed Chrystusem. I to jest jakby kwintesencja greckiego teatru. Brzydki człowiek, nieogolony, łysy, bo być może często maskę wsadza. I ten człowiek zamienia się w piękną postać, na przykład króla Edypa, albo na przykład boga Zeusa. Czyli to, co jest prawdą tutaj, jest zupełnie nieistotne, bo prawda jest przerażająca, bo to gra brzydki jakiś nieładny człowiek, który nie ma żadnych nadmocy. Prawdziwe ma być to, co on tworzy jako fikcja, czyli maska stworzona przez artystę, kostium stworzony przez artystę, jego zachowania, teksty, które będzie wypowiadał, to wszystko są elementy, w które ja mam uwierzyć, że są tą prawdą. Czyli w greckim teatrze prawda nie jest tam, gdzie jest artysta, tylko tam, gdzie jest widz. On to wszystko, on ma być sprawnym magikiem, ma tak Państwa zachwycić, żebyście uwierzyli w to, co widzicie. I stąd znowu, jakby fundamentem tego myślenia jest ta myśl o męskiej potencji. Ja jestem w stanie tak oszukać, że ty uwierzysz, że ja jestem królem Edyta, że ty uwierzysz, że ja jestem kimś innym. Pod tym wszystkim, co jest maską kostiumem, jest biedny kolega, jakiś ksekles tam z wioski, jakiś tam Achia i on tutaj nagle gra tego wielkiego króla. My go wszyscy znamy i teraz jego wielkość będzie polegała na tym, że on spowoduje, że my zapomnimy o tym, że on jest prywatny tutaj. Jego imię nam wypadnie w ogóle z głowy, będziemy widzieli tą wielką postać króla, boga, czegokolwiek on gra. No i przechodzimy teraz do antycznego Rzymu, w którym się te maski już bardziej zmienią. Antyczny Rzym to już będzie sama demonstracja mocy i potęgi. I zacznę od pokazania Państwu tych teatrów. To jest Vaspendos w Turcji, jeden z nielicznych teatrów zachowanych w całości. I proszę powiedzieć, niestety nie udało mi się znaleźć zdjęcia, które by ewidentnie to pokazywało, ale te rzymskie teatry możliwe oczywiście dzięki temu, że oni odkryli beton, taką technologię budowlaną, która umożliwia im wznoszenie wolno stojących budowli. To jest konstrukcja teatru w Wielkiej Brytanii, kiedy najechali na Rzymianie na Anglię i od Cezara począwszy, raczej tam dominować.
te, proszę zwrócić uwagę, budowle są zawsze większe niż wszystko, co jest dookoła. I jak falus sterczą, sygnalizując tutaj w tym przypadku Brytom, kto tu rządzi. Potęga Rzymu i ekspansja Rzymu wiązała się z budowaniem w całym świecie teatrów, aż po Afganistan. Mamy setki świadectw archeologicznych, że Rzymianie rozpoczynali okupację jakiegoś terenu, czy właściwie nawet nie okupację, kolonizację, od oczywiście przede wszystkim wynegocjowania warunków. Ci podbici decydowali się przyjąć nową władzę, a nowa władza zdecydowała się bronić ich przed jakimiś najeźdźcami. I to jakby ten sygnał, tę oznakę panowania Rzymian w tym miejscu, to też było bardzo ważne, żeby odganiać różnych najeźdźców ewentualnych. Demonstrowano za pomocą wznoszenia amfiteatru. Bardzo często to były drewniane właśnie takie tymczasowe, to się potem sypało, trzeba było odbudowywać, ale też często kamiennych. Teatrów, które wyglądały jak takie sterczące falusy, wznoszące się ponad całą zabudowę. Takim najsłynniejszym przykładem to był teatr oczywiście Pompejusza w Rzymach, w Rzymie, który to nad całym Rzymem zaczął nagle na polu marsowym dominować i tak falicznie tym razem sugerować wielkość, wspaniałość Pompejusza, który kiedy budował to w 50 latach przed Chrystusem, to był uważany za największego wodza na świecie. I takiego inteligentnego stratega jak Aleksander Wielki. I gdyby umarł wtedy, a niestety nie umarł, i potem cała jego późniejsza biografia świadczy tylko przeciwko niemu i właściwie zupełnie zrujnował sobie życie i tą swoją sławę, już za zachowaniami zupełnie takimi właśnie już, które skompromitowały go i poprzegrywał mnóstwo rzeczy. To jest jego moment chwały, uznawany za jednego z największych wodzów świata i on zbudował sobie teatr pod pretekstem stawiania świątyni bogini zwycięstwa. Ta tutaj, ta przybudówka, tak naprawdę, to jest głównym sensem tej całej budowli. On wmówił senatowi, że buduje świątynię zwycięskiej bogini. Bogini, która jest symbolem panowania Rzymu nad światem. A to, że przy okazji jakiś tam teatr, to miało być dobudową. Czy taki trik. Pozwolono mu na to i stał się to największy cud ówczesnej architektury też, że coś tak wolno stojącego wielkiego funkcjonowało, no i dominowało. Znaczy, czy tutaj ten teatr służy manifestowaniu tej samczej potencji, samczej mocy. Tam oczywiście święty Dominik, tak wyglądał w wersji El Greca. A to jest najważniejszy, najsławniejszy poeta i dramaturg hiszpański, Calderón de la Barca. Calderón, który został chowany przez zamożnych rodziców na kapłana, ale zrezygnował. Okazało się, że jest tak zdolnym pisarzem, że dwór go przyjął i pisał dla dworu Filipa IV sztuki, ale potem miał kryzys, ponieważ zmarła mu kochana i tak się załamał, że wrócił do stanu kapłańskiego i tego już widzi jako kapłana. I on już pod koniec dni pisał sztuk świeckich, tylko pisał sztuki religijne. No i to jest właśnie ten świat hiszpańskiej, bardzo surowej, katolickiej religijności, narzuconej przez Filipa II oczywiście, ale Filip IV to kontynuował. I w tym świecie teatr również był niezwykłym performansem mężczyzn, który, to są takie korale. Korale to się nazywały takie wielkie dziedzińce zamknięte z czterech stron, w których odbywały się teatry. To jest odpowiednik angielskiego, londyńskiego, ówczesnego teatru Globe. I tutaj oczywiście widzicie Państwo samych mężczyzn. Tutaj czasami na tych balkonach, jak to arystokratyczne były, bogate jakieś rodziny, to mogły być kobiety, ale pod opieką mężczyzn. Natomiast były też kobiety na widowni, ale one były, tego nie widać, to jest od naszej strony, były zamykane w boksach na kłódkę, żeby broń Boże nie weszły w kontakt z jakimś samcem i być może zdradziły swojego partnera, męża, czy jak tam, nie? Czyli ta męskość tutaj, w tej surowej, religijnej Hiszpanii zdominowywała i te kobiety zamykała na kłódkę, separowała, a tutaj faceci sobie chodzili i te swoje faliczne performance demonstrowali sobie nawzajem. Oczywiście przerost demonstracji władzy za pomocą kostiumu, który właściwie z naszej perspektywy raczej odbiera męskość niż nadaje, dokonuje się za sprawą Ludwika XIV. Tutaj tak on wygląda na jednym z obrazów, ale oczywiście Molière to jest ten, którego zaprosił Ludwik XIV na
I to, co tutaj ten kostium sugeruje, to jest, że tylko król może siedzieć oczywiście w kapeluszu. Król Ludwik XIV opracował całą hierarchię jakby kostiumów i sposobów siedzenia w jego obecności. Była panienka od stołka dużego, był pan od stołka większego, był ktoś od krzesła, był ktoś od fotelu. I każda z tych osób miała inny rodzaj kostiumu. Czyli on stworzył taki właściwie Wersal jako teatr, w którym każdy marzył o tym, żeby móc awansować, a z tym się wiązało przybranie nowego kostiumu, nowych kolorów i możliwości nowego zajmowania miejsca. A sam król demonstrował swoją potencję w taki sposób. To są kostiumy, które były dla niego specjalnie zaprojektowane na takie wielkie festyny, które Molière projektował, które się w parku odbywały, trochę bardzo operowe było i tam król demonstrował się jako władca słońca. I znowu, ten kostium dla nas niezwykle żeński odbiera raczej mu męskość niż nadaje. Natomiast w świecie Ludwika XIV to była emanacja siły i potęgi króla słońca. Oczywiście do takiego już jakby totalnego zmiękczenia i właściwie zatarcia się tych różnic pomiędzy mężczyzną i kobietą w tej demonstracji swojej piękności na zewnątrz, dochodzi w rokoko, to są obrazy Watteau, w których mężczyzna i kobieta, oni wyglądają różnie, ale oni ubierają się równie bogato po to, żeby sobie przyjemności dostarczyć. Tutaj głównym elementem już nie jest granie jakiejś roli władzy, nie jest demonstracja jakiegoś panowania, że Ludwik XIV król słońce, tylko tutaj dokonuje się już próba jak największej sprawienia jak największej przyjemności. Ten ubiór ma być piękny i ma być tak dziwny, ma być tak bogaty, żeby i ona, i on już samym swoim widokiem się zachwycali, podniecali. Te piersiątka wysunięte, które mają erotycznie działać, ten koleś nam zagląda, mówi oj, oj, widzę brodareczkę, będzie fajnie. I to wszystko służyło czemuś, już tylko przyjemności. Czy taki teatr, w którym wszyscy są uczestnikami, to jest też czas, tak wyglądali ci nasi młodzieńcy, którzy już nie demonstrują swojej falicznej mocy, penetracji, tylko jaki ja będę znakomity, ja będę taki właśnie delikatny, ja już nie będę gwałcił, ja będę pieścił. Zupełnie nowa rzeczywistość. No i wtedy jest też sławny teatr włoski, który propaguje taką nową relację pomiędzy kobietą a mężczyzną, w której oni są nawzajem źródłami przyjemności, szczęścia, rozkoszy. Te kostiumy definiujące ludzi na Zachodzie również definiują mężczyzn i oczywiście na Wschodzie. To jest teatr chiński, opera pekińska, w której mężczyźni, demonstrując cesarzy, władców świata ówczesnego, przywiewają sobie ze sznurków brody. Wszystko to jest totalnie sztuczne i to jest tradycją uświęcony sposób demonstrowania największych władców świata, bo to są historyczne dramaty, w których oni odgrywają wielkich władców. To jest jedna ze strategii pokazywania się mężczyzny, ale jak mówię, demonstruje nie tylko tą jakby figurę tego króla, ale demonstruje jednocześnie sztuczność. Czyli aktor pokazuje tutaj, że jest obecny i jest jakby tym, kto kontroluje ten kostium. Bardzo ciekawe, bo w tym zachodnim świecie, w tragedii zachodnioeuropejskiej, to raczej aktor znika, stara się pokazać postać. Tutaj aktor jest obecny, jakby demonstrując swoją władzę jako kogoś, kto jest w stanie znakomicie operować tym kostiumem i tą maską. To się wiąże z tym, że w swej istocie teatr chiński wyrasta z akrobacji. To macie Państwo, w ramach opery pekińskiej pokazane są takie właśnie akrobacje, tutaj dwóch służących, którzy tam skaczą, udają, że są w ciemnym pokoju, że się nie widzą, mają ostre miecze i te zdjęcie specjalnie pokazuje, że ich nie widać. Ta akrobacja, sztuka akrobacji jest jedną z najwyżej rozwiniętych w Chinach od początku. Jakby definiuje teatr chiński w sposób źródłowy do dzisiaj wręcz, ponieważ to, co najbardziej Chińczycy lubią w teatrze, to pokaz czyjejś zręczności. Czyli tutaj ja demonstruję swoją władzę i swoją męskość za pomocą nadzręczności. Jestem w stanie z mieczem złotym, z mieczem ostrym w każdej dłoni robić salta, skakać. Bardzo ciekawym momentem w dziejach współczesnych Chin jest oczywiście komunizm Mao Tse-tung. I kiedy żona Mao Tse-tunga narzuciła na 10 lat komunistyczne sztuki, to znowu konsekwencją tego była totalna relatywizacja płci.
Bo zwróćcie uwagę, ci komuniści, którzy tutaj są postaciami w sztuce modelowej, tu już jest opera pekińska modelowa, taka komunistyczna, komunistka i komunista nie różnią się od siebie. Ona będzie w spodniach, on będzie w spodniach. Ta komunistyczna rewolucja zrównuje wszystkich do tego homo sovieticus, czy też tego człowieka chińskiego tutaj. Nie ma być kobietą ktoś, czy mężczyzną, tylko najpierw masz być tym człowiekiem komunistą, a potem dopiero. Czyli to jest też bardzo intrygującą, że konsekwencją tego było właśnie zatarcie różnicy. Inne strategie pokażę Państwu z Japonii, ale bardzo podobne. Proszę zwrócić uwagę, ten pan, sławny aktor teatru no, tradycyjnego, który gdzieś od XV wieku funkcjonuje do dzisiaj, jest bardzo kochany przez Japończyków. Zresztą oni nic z tego nie rozumieją, bo to jest taka poezja, której oni nawet nie rozumieli w XIV wieku i XV wieku, się rodziło też. Wysublimowana, bardzo arystokratyczna poezja, mówiona językiem, którego lud w ogóle nie zna. Więc trzeba się tego na nowo nauczyć. Więc większość Japończyków ogląda tak jak my. Rodzaj właśnie muzykalu bez słów. Ale co tu jest kluczowe? Znowu artysta pokazuje swoją twarz. Maski tych różnych demonów, bohaterów w postaci męskich, które oni odgrywają, a też żeńskich, one zawsze mają mniejszy obwód niż głowa. I tutaj jest to niezwykle właśnie charakterystyczne dla tej postaci. Wielki, tutaj wielkie włosy, czyli peruka, ale malutka maska. Czyli znowu artysta za pomocą bardzo sztucznych strategii. Tutaj z realizmem to już nic nie ma wspólnego. Jego wykonywanie partii kobiecych i żeńskich jest takie samo. Czyli, że on ma tylko maskę kobiety, ale głosem, oczywiście on wam powie, że jak gra kobietę, to śpiewa wibrując wertykalnie, a jak gra mężczyznę, to śpiewa wibrując horyzontalnie. Haha, nie? Mnie to mówili, nawet teraz mieliśmy takie pokazy we Wrocławiu, i taka japońska, polska bardzo słona, kiedyś pani ambasador, Jadwiga Rodowicz, właśnie tłumaczyła, myślała, a on mi mówiła, on teraz śpiewa wertykalnie, on teraz śpiewa horyzontalnie, no fajnie, nie? Ona też to wiedziała, bo i to powiedzieli, ale my byśmy tego nie usłyszeli, nasze uszy tego zupełnie nie są w stanie odebrać. Natomiast dla nas to jest to samo. I tak 15-20 minut, jeden ruch, nie? No więc się budzicie, zasypiacie. I to, a dla nich to jest manifestacja potęgi męskości. Czyli znowu, konstruowanie tego, kim jest mężczyzna, dokonuje się za pomocą takich właśnie masek jak te, masek demonów. Ale jak patrzycie na te postacie, to one są totalnie ambiwalentne, małe, seksualne. O to, mało tego. W japońskim teatrze no, bardzo często postać mówi nie swoje teksty. To nam się wydaje, że w teatrze każda rola to jest związana emanentnie z tekstem postaci. Czy jak gram jakiegoś pana Tadeusza, to będę mówił pana Tadeusza, a nie powiem kwestii Zosi. A on ma się dokładnie odwrotnie. Te teksty teatru no, są tak zwariowane, że ten bohater, który będzie na przykład śpiewał jakąś arię bohatera pozytywnego, męskiego, nagle mówi tekst jakiejś kobiety, postaci żeńskiej, która może to być, czy jakiegoś, to jest demon, czy jakiegoś demona. Czyli to nie jest tak, że tekst jest przypisany do postaci. Także nie tylko oni wyglądają ambiwalentnie, postaci kobiety wyglądają dokładnie tak samo, tylko mają lekko inne maski, ale jeszcze mówią tym samym głosem postaci żeńskiej i kobiecej. Mało tego, czasami ta sama postać mówi postaci inne teksty, czasami ich teksty mówi chór, czasami oni mówią teksty chóru, czyli to, ta ambiwalencja, to takie niejednoznaczne definiowanie tożsamości, tu jest kluczem, bo prawdziwy arystokrata to jest ten, kto ma taką wiedzę, że jest w stanie rozstrzygnąć i zrozumieć. Teraz mówi on za nią, a on za siebie za chwilę powie, czyli dialog ze sobą, takie rzeczy to już trzeba być wielkim koneserem, ale to jest sztuka o takich jakby najwybitniejszych ambicjach. I taką odpowiedzią ludową na to, co robili ci niesamowici szlajcy w teatrze, no było kabuki. Tutaj widzicie już ekspresywne, to jest łagoto, to jest żołnierz, wojownik, on tu będzie zaraz masakrował, wyjdzie, zaatakuje. To są niesamowicie spektakularne rzeczy. Tu mężczyzna będzie pokazywał swoją moc tymi tańcami z mieczem, a tą przede wszystkim niesamowitą tym malunkiem, tym make-upem na twarzy. Oni tutaj masek już nie używają. W teatrze są maski, w teatrze kabuki nie ma masek, są twarze pomalowane. Ale znowu zwróćcie uwagę, jak porównać kobietę i samca, mężczyznę, tak, no to tak mi się wydało, no to oni są bardzo podobni. Właściwie to gdybyście Państwo nie wiedzieli, że to nie jest jakaś babcia, tylko jakiś żołnierz, wojownik, samuraj, to na pierwszy rzut oka to nie jest takie ewidentne.
Więc znowu, naszymi kategoriami bardzo ciężko byłoby tutaj cokolwiek opisać i zdefiniować, na czym polega ta męskość. Ona tutaj budowana jest w zupełnie inny sposób. Ta męskość jest powoływana w teatrze japońskim strategiami, które nam są zupełnie obce, nieczytelne, chyba że się tego nauczymy. Jako jeszcze na chwileczkę w Japonii pozostańmy, chcę Państwu pokazać najbardziej niezwykłego artystę już współczesnego japońskiego, to są Hichikata, jednego z twórców Buto. To był człowiek, który swoją męskość totalnie degradował. On tutaj jest spektakl, który się nazywał Studia nad Ospą. On, ten wariat był w stanie zarażać się prawdziwą chorobą, bo uważał, że jego chore ciało może być źródłem niesamowitej kreacji. I te jego gry z ospą powodowały, że zupełnie jakby przeciwnie do tych wszystkich demonstracji mocy obnażał swoją słabość, obnażał cielesność jako takie podatność na zranienia. Kiedy starzał się, bo on umarł na niestety raka wątroby, coś tak bardzo strasznie bolesna choroba, to ostatnie lata spędził chodząc w strojach kobiecych. Japoński język, tak jak polski, w czasownikach pozwala odróżniać męskie końcówki od żeńskich. I mówił tylko żeńskimi końcówkami. Nie miał żadnych dewiacji seksualnych, on nie był żadnym homoseksualistą ani nic innego. Nie był też transwestytą, transseksualistą, nic takiego. Tylko uznał, że te strategie kulturowe są do niego obce, że on nie chce spełniać tego, co kultura na niego narzuca. Czyli nie chce odgrywać tych wszystkich przymusów mówienia męską końcówką, bo niby dlaczego? Przecież to nie jest wcale ewidentne, że ja muszę mówić zawsze byłem. Dlaczego nie powiem byłam? Zrobiłam wykład. Nie? To są wszystko kulturowe rzeczy i on uważał się za osobę tak wolną, że ubierał się w kobiece kostiumy, chodził jako kobieta na co dzień po Tokio i mówił tymi końcówkami żeńskimi, bulwersując wszystkich. Natomiast największy jego niezwykły performance dokonał się, kiedy już umierał w szpitalu, zaprosił przyjaciół i ktoś go pyta, czy ty już, wcześniej jeszcze pytali go, czy ty już tańczysz, czy nie. A on mówi, nie, ja cały czas tańczę, ale ja już nie robię tego, żeby było widać. Ja już jestem w tym etapie tańczenia, że to już tego nie widać. I kiedy właśnie przyszli ci przyjaciele nad umierającym Hichikatą w szpitalu się pochylić, to on mówi, ty już teraz przestałem tańczyć w taniec niewidzialny, to jeszcze dla was, dopóki nie umrę, zatańczę taniec widzialny. I ponoć wykonał jakiś niezwykły taniec i tańczył, aż po prostu umarł. Niezwykła postać. Po nim Buto rozwinęło niezwykłe strategie jakby dekonstruowania tych kulturowych męskich technik, że mężczyzna to nie jest ktoś, kto prosi o pomoc, to nie jest ktoś, kto wyraża jakiś ból. Ten mężczyzna zredukowany do swojej cielesności, pozbawiony ciała, pozbawiony indywidualności, to jest ten bunt tych Japończyków. W tym samym czasie, już za chwileczkę skończę, dzieje się ten ruch kontrkultury w Ameryce, kiedy to rzeczywiście człowiek jest pokazywany jako sama wartość dla siebie. Człowiek tutaj jest spektakl, fragment zdjęcia ze spektaklu Dionysus in 69, czyli Dionysos w roku 69, takiego zespołu performance group amerykańskiego, który postanowił zrobić bachantki tu i teraz. 68 rok, próba rewizji Lata Miłości, tych wszystkich występów hippiesów, buntów amerykańskiej młodzieży, amerykańskich czarnych mieszkańców, te wszystkie wolnościowe ruchy, ataki policji na to, cała ta rewolta kontrkulturowa, tu została w jakimś sensie podsumowana i w tych bachankach występują ludzie w prywatnych ubiorach, zapraszają widzów do odwiedzin warsztatu samochodowego właściwie na Manhattanie. Dzisiaj tam się mieści Wooster Theater. Ale to był początek, oni ten warsztat przystosowali do teatru. I tu chodziło o to, żeby odebrać znowu te kulturowe narracje przymusu, odebrać im wartość, żeby powiedzieć, że my jesteśmy jako ludzie, prywatni ludzie, tak wyglądamy. Nasza rola w teatrze wcale nie musi być czymś, co my sobie narzucimy. My w dalszym ciągu w teatrze szczerze z sobą chcemy być. Wręcz doprowadzili do tego, że się rozbierali. To jest taki rytuał, dzięki którym ten spektakl stał się sławny, a aktorów zamykano do więzienia często, na przykład w Teksasie. To był taki pierwszy spektakl amerykański, w którym się pojawił w publicznym teatrze penis.
I była to taka rewolucja, rozwijająca się kobieta, nikomu nie przeszkadza i od początku teatru nowożytnego, nawet w chrześcijańskim teatrze, mamy świadectwa, że rozwijano kobiety, natomiast nie pokazywano nigdy męskiego penisa. Nawet w Grecji penis męski był zawsze elementem kostiumu, sztucznym penisem, to był fallos ze skóry. Natomiast pokazanie tego w amerykańskim, w tym świecie trochę jednak hipokrytycznym, w 68 roku wywołało niesamowity skandal. Podobnie jak Paradise Now, zespołu Living Theatre, w środku spektaklu artyści się rozbierali i proponowali widzom to samo, zdejmili spodnie. I właśnie to, że to robili mężczyźni, że się rozbierali do naga, było jednym takim niesamowitym szokiem dla jednych, a dla innych demonstracją wyzwolenia. Czyli to, co Państwu powiadają, po tych wszystkich kostiumach, po tych wszystkich demonstracjach władzy, po tych wszystkich takich spektakularnych przebierankach, mężczyźni zrzucają wszystko, mówiąc, weź mnie za mnie, którym naprawdę jestem. Jestem nagi, obnażony przed Tobą, taki jak... No oczywiście to jest kolejna strategia, kolejna gra, bo widzieliśmy u Hindusów, ciało nagie jest również pewnym rodzajem kostiumu. I tutaj na końcu chcę właśnie na chwileczkę do Polski przejść i taką puentą do tego, co opowiadam Państwu, to dla mnie jest ta scena pomiędzy Hamletem a jego matką. Nagi aktor, poniedziałek, przed biało-czerwoną stoi celińską, matką Polką. Dla mnie to jest taki symbol bezradności współczesnego mężczyzny przed tym właśnie, czym jest świat. Tutaj symbolizowany przez matkę, przez Polskę. I to jest mniej więcej taki stan, jaki na dzisiaj myślę jest wielu Polaków w obecnych sytuacji właśnie, że tak powiem, polityczno-pogodowy. I to byłby moje na koniec przesłanie.